Ale jesteś singlem. Teraz jestem singlem. No i wiesz, no ciężko jest mi powiedzieć, która dziewczyna mi się podoba, bo żadnej tu nie znam tak dobrze, nie? Moje plany na najbliższe dni to poznać tak naprawdę wszystkie dziewczyny, które są w willi, no bo tak naprawdę nie miałem okazji, żeby którąkolwiek poznać bliżej. Nikt nie będzie obczajał, oceniał, tylko można się normalnie poznawać. A miałyście tak, że Alicja tak bardzo rzeczywiście? Niby idźcie się poznać, ale spróbuj tylko to zrobić. Wiesz, o co chodzi? Ja niby masz pozwolenie, ale nie podoba mi się to. Tak. Teraz nie ma takiego stresu, że coś, wiesz, jakiś będzie dym. Tak? Stresowałyście się, że może być jakaś afera, czy tak, coś takiego? Odpuszczałyśmy ten temat dla świętego spokoju, żeby okay, już nie no to było... też nie fajnie, nie? W sensie, tak no, bez sensu trochę. Ja się czułam lekko ograniczona. Przecież to każda mówi, że ciebie prawie tyle, co nie zna. Fajnie, że jakby wrócił do gry, będzie można poznać chłopa. Właśnie ja przez takie małe niektóre zachowania widziałam, że to jest takie, nie że toksyczne, bo to nie wiem, czy nie jest za duże słowo, ale że to nie jest do końca zdrowe. No na pewno nie. No Mati, no ja cię mam z takiego eleganckiego człowieka, takiego z klasą. Masz nadzieję, że taki jesteś. Taki wiesz. A tam ona jednak miała inny typ, nie? W sensie? Ciągle mówię o tych bad boyach. Nie wiem, mi się wydaje, że jesteś taki właśnie, wiesz, ułożony, taki rodzinny, taki... No ale ona też mówiła bez przecież takich różnych jakichś patologicznych sytuacji, historii. Chodźmy tam na serca, co? Ja lubię tam rozmawiać, bo wiem, że tam jestem tylko ja i ta osoba, z którą rozmawiam, tak? Mateusz jest bardzo fajny, bardzo przystojny, bardzo ciepły. Rozumiemy się. Uważam, że Ala bardzo obracała kota ogonem. Okay. Kontrola sytuacji, żeby nic jej się nie wymknęło spod kontroli. Bo moim zdaniem to by zależało bardziej na niej niż jej na tobie. Mm-hmm. My też z chłopakami mówiliśmy sobie, żeby zawsze mówić o tym i tak dalej. Nie jesteśmy dziećmi w piaskownicy, żeby się pytać, czy mogę twoje zabawki poużywać, nie? No oczywiście. No ja tylko znałem tak naprawdę wersję Alicji i to, co ona mi przedstawiała, no to uważałem, że kurde, no chyba jest okej tam u was, nie? Ja czułam, że jestem obgadywana, wiesz? A nic tak wrogów nie łączy, jak wspólny wróg. Dokładnie. Dzieje się na Wyspie Miłości, no. Dzieje się, oj tak.